Proszę Państwa, jesteśmy w Czarnej Górze. To kolejny przystanek na naszej mapie zimowych atrakcji w ramach akcji Z Głową w Górach. Panie Mateuszu, czy to jest ośrodek dla początkujących narciarzy, czy ci zaawansowani także będą mieć frajdę? Czarna Góra jest tak naprawdę kompleksowym ośrodkiem i każdy od początkującego przez średnio zaawansowanego po zaawansowanego narciarza i snowboardzistę znajdzie coś dla siebie tak naprawdę. Tutaj, gdzie siedzimy przy stokach dla zupełnie początkujących i przy taśmach narciarskich, gdzie tak naprawdę pierwsze kroki stawiają adepci narciarstwa i snowboardingu. A dalej na jakby dalszym planie ośrodka mamy właśnie bardziej zaawansowane trasy. Są to trasy czerwone, sześć tras czerwonych. Tak? Tak, i jeszcze jedna czarna trasa przy wyciągu Lux Torpeda, czy kolei nowej. Jak wygląda aktualna sytuacja? Z ilu tras możemy korzystać i jak dużo wyciągów działa? Na ten moment mamy wszystkie trasy i wszystkie wyciągi otwarte. Warunki śniegowe są bardzo dobre, tak więc nic, tylko korzystać. Sypało przez ostatnie tygodnie, trochę tego śniegu przybyło, w związku z czym macie też naśnieżanie, tak? Tak, są armatki, więc naprawdę warunki są coraz lepsze, chociaż kiedy tu przyjechaliśmy i był silny wiatr i nasz namiot plenerowy przesuwał się powoli, proszę Państwa, to nic na to nie wskazywało, ale na razie jest całkiem przyzwoicie. Początkujący narciarz, jeżeli tutaj przyjedzie, to czy zostanie zaopiekowany? Będzie pod opieką osób, które być może wskażą kierunek? Jak dużo tutaj macie szkółek narciarskich i czy organizowane są szkolenia? Jeżeli chodzi o instruktorów i szkoły narciarskie, to posiadamy jedną, która jest naszą licencjonowaną szkołą i jakby każdy narciarz, który przyjedzie nie zważywszy na stopień zaawansowany, jakby zostanie zaopiekowany i przeszkolony odpowiednio do tego, żeby, tak jak powiedziałem, na każdym stopniu zaawansowania mógł sobie tą naukę uzyskać. Co z nocnymi zjazdami? Nowością to jest dla mnie. Oczywiście, kiedy wyjeżdżamy do wielkich ośrodków, na przykład w Alpach, to te trasy niżej położone są oświetlone. W Polsce jest całkiem sporo tras oświetlonych, tutaj także. Tak, również mamy nocne jazdy na kolei FK, kolei Lux Torpeda i na wyciągach, które są przy nich, są to trasy oświetlone. I te jazdy nocne codziennie od 16.30 do 20.00 są otwarte do końca ferii. Kiedy w czasie trwania sezonu warto tu przyjechać? Zachęcacie na waszej stronie internetowej do marcowych zjazdów, kiedy dzień już jest dłuższy. Może akurat w Czarnej Górze jest tak, że w marcu ta pogoda jest w tym miejscu najlepsza. Dokładnie. Marzec jest takim pewnym miesiącem. Ja to od wielu lat obserwuję, że rzeczywiście te warunki w marcu są super. W nocy mrozi, w dzień temperatura w okolicach zera, długi dzień, słoneczko i tak naprawdę taka wakacyjna aura się udziela mocno. Mamy lekki wiatr, temperatura oscylująca w okolicach zera. Rozgrzać się trzeba, tak żeby nie nabawić się kontuzji. Co pan proponuje? Zdecydowanie rozgrzewka przed nartami to jest temat obowiązkowy tak naprawdę. I to nie rozgrzewka od wewnątrz, tylko rzeczywiście ćwiczenia, które powinniśmy wykonać przed wejściem w narty, tak żeby uniknąć kontuzji. Tak więc podstawowe jakby ćwiczenia, nie musi być to godzina rozgrzewka, ale tak naprawdę 10 minut podstawowych ruchów od przysiadów. To co robimy, skłony, krążenia tułowia, tak? Dokładnie. Tak, żeby troszeczkę podnieść temperaturę ciała, a może warto byłoby też się przebiec o poranku jeszcze przed nartami, zanim włożymy na siebie ten cały kombinezon i obcisłą bieliznę termiczną. No jakby tutaj wiadomo, tak jakby podstawa. Liczy się efekt. Tak. Podstawa to rozgrzewka i przygotowanie do tego. Również jakieś małe rozciąganie, tak żeby zwiększyć mobilność naszego ciała i wtedy możemy startować.